Witam w moim skromnym warsztaciku. Dzisiaj zajmiemy się takim odkurzaczem, to jest Xiaomi G9, a raczej zajmiemy się jego baterią. Tu jak widzicie mamy biegi i na trzecim biegu działa już około tylko jednej minuty, czyli ogniwa są wykiełtane. Taka ogólna uwaga co do tego odkurzacza. No na biegu trzecim no to fajnie działa, no ale tą baterię no to w ciągu kilku miesięcy, że tak powiem, szlak trafia. No to trzeba by go używać tylko na biegu drugim. No ale na biegu drugim znowu za mocny nie jest, także raczej odradzam taki zakup. I tak, tutaj jest bateria zastępcza. A tutaj już tą baterię, że tak powiem, oryginalną rozdarłem. I się okazało, że te ogniwa były rozbalansowane. Tutaj poza kamerą już je zbalansowałem. Także jedno ogniwo miało około 4 V, później czy 7, czy 6, zdarzało się też czy 4. Także totalna masakra. Raczej z tych ogniw już nic nie będzie. No ale naładowałem je z powrotem, zbalansowane są. Tutaj można podłączyć tylko 6 ogniw, w całości jest 7, więc to jedno osobno balansowałem. Spróbujmy sobie to obciążyć, zobaczymy jak się ogniwa zachowują. Tutaj troszkę przybliżymy to. O tak, żeby coś było widać. No i kurde, coś nam się tutaj zjarało. Nie wiem czego, ale MOSFETa szlak trafił. Zwarty we wszystkie strony. No nic, bierzemy następne sztuczne obciążenie i próbujemy dalej. Co tu się mogło wydarzyć, to nie wiem. Wszystko niby dobrze podłączone. Dobra, mamy 25 V. Ile tutaj mamy? 180 W. No to tu za dużo nie poszalejemy. No ale spróbujmy coś obciążyć i zobaczymy, co się stanie. No, mamy 1 amper. 2. Dobra, czyli tutaj za dużo nie. Czyli tu za dużo już nie uzyskamy. 8 amperów, no to jest 184 W. Nie, może troszkę przeciążymy. No nic, no to dajmy to 8. No i zostawmy to na chwilę. Tutaj nie ustawiałem żadnych zabezpieczeń, żeby to się samo wyłączyło. Po prostu będę tu siedział i obserwował. Tylko oczywiście musiałem coś poknocić. Włączyłem nie to, co trzeba. Czyli ten balanser, jeżeli są niepodłączone te dwa przewody, główny plus, główny minus, to nie będzie to chciało nawet pokazywać statusu ogniw. Ale wydaje mi się, że ten będzie pokazywał. I sprawdzimy to. No, ten nie ma problemu. To jest moja najnowsza zabawka, to jakiś filmik o tym kiedyś zrobimy. Ale nie teraz. No to dobra, no to działamy. Mamy 10 amperów i patrzymy, czy się równo rozładowują.
Mamy 3:30. Ogniwa w miarę ładnie się rozładowują. Równiusieńko. Teraz tak sobie przypomniałem, że jak sprawdzałem napięcie na całym pakiecie, to to pierwsze ogniwo, które teraz jest niepodłączone, miało najwyższe napięcie. Co może właśnie wskazywać, że to tamto ogniwo jest uszkodzone. Więc przełożymy to wszystko tak, żeby odbić też to ostatnie ogniwo. Dobra, ogniwa naładowane. I teraz sobie zrobimy tak, że podłączymy sobie, no już tylko 3 ogniwa sobie podłączymy, ale wcześniej to ogniwo nie brało udziału w teście, więc sobie je sprawdzimy, a podejrzewam, że właśnie ono będzie uszkodzone. Czyli to widzimy, ogniwa mamy mniej więcej równe, więc sobie znowu je obciążymy i zobaczymy, co nam pokaże. Dobra, dajmy sobie te 10 amperków, tak jak wcześniej. No i mamy 3:30. Jakoś nie widzę, żeby się to bardzo rozjeżdżało. Na razie zatrzymajmy to. Dobra, wentylator się wyłączył wreszcie. Więc tak, zaczynając ten film, byłem przekonany, że będę wymieniał wszystkie ogniwa. No teraz nie wiem, czy ja chcę to zrobić. No nie jestem przekonany, że te ogniwa są całkowicie pognięte. Czy już je wymieniać, czy nie. Bo o co tutaj w ogóle chodziło? To płytka, przynajmniej tak podejrzewam, że jak się odepnie któreś ogniwo, to ten balanser się zablokuje. Bo przy poprzednim odkurzaczu, jak go przerabiałem, no to właśnie tamten BMS tak jakby odciął całkowicie, no albo się zepsuł. I teraz nie wiem, czy to jest blokująca się płytka, czy nie jest blokująca się, więc na wszelki wypadek chciałem to tak wymienić, żeby tutaj wszędzie podokładać napięcia i w ten sposób to wymienić. Więc na ten moment myślę tak, poskładam to do kupy, zrobię jeszcze wyprowadzenia do balansowania, tylko tutaj kurde jest 7 ogniw, a tu można tylko 6 ogniw balansować, więc będę musiał to podzielić na dwie sekcje, pewnie 4 i 3 ogniwa. No będzie więcej tych przewodów do wyprowadzenia. No zobaczymy, może się uda. I będę miał taki pakiet z wyprowadzanymi połączeniami, będę sobie ten pakiet monitorował. I zobaczę, co się będzie działo. Jak już dojrzeje do tego, że trzeba wymienić te ogniwa, no to zrobimy drugą część. A ten film potraktujcie jako zajawkę do tego, jak wymienia się ogniwa w BMS-ie, który się blokuje. Może sobie zrobimy jeszcze taki film. Więc tak, tutaj z boku jest troszkę miejsca, więc przewody sobie pewnie poprowadzimy tędy. No przymierzyłem sobie to wszystko, więc musi to być to na wysokości gdzieś tych tutaj tych diod. I tu musiał przewody wychodzić z boku, bo to tą stroną dociska to do ściany, tam do ładowania. No i co? I po prostu będę łączył po jednym przewodzie na raz, tak żeby się zwarć nie narobiło dziadostwa różnego. Niestety karta się skończyła i część materiału nie mamy, ale wygląda to tak. Tutaj jednak będę musiał zrobić więcej tych otworów, bo te przewody się tutaj nie mieszczą i prawdopodobnie te przewody są tutaj za grube i dla mnie cieńsze, no bo to są tylko do ładowania, to nie muszą być aż tak grube. Na razie tak to wygląda. Taki model prototypowy to nazwijmy. Jest zbalansowany, więc idę sobie troszkę podkurzać i będę mierzył czas, ile to wytrzyma. No i mamy 4 minuty 47 sekund. Wydaje mi się, że to jest zbliżone do wartości nominalnych, ale to jeszcze się upewnię, bo mam jedną całkiem nową. To ją przetestuję później. Ale na razie zobaczmy, co tutaj mamy.
No dobra, jakoś to tam upchałem. Czyli tu mamy 3,70 czy 71. No to kurde, równiutki pakiecik. Czyżby to był ten przypadek, że żadne ogniwo się nie uszkodziło, tylko po prostu pakiet się rozbalansował? No bo tu wysokie prądy płyną, to gdzieś z tego co wyliczyłem, około 30 amperów. Możliwe to? No może i możliwe. No na razie wszystko wygląda dobrze. To jeszcze naładujmy to zwykłą ładowarką i zobaczmy, co będziemy mieli. Tu mamy oryginalną ładowarkę. Jako, że tutaj nie mamy tego tyłu, to do stacji bazującej nie mogę podpiąć, ale mamy tutaj też opcję taką ładowania przez ten otwór. I tak sobie uczynimy. W międzyczasie sprawdziłem nieużywaną baterię. Wynik mamy 8,57. Tam mieliśmy 4, coś tam, prawie 5 minut, to jest prawie 9. No więc jest jakaś tam różnica. A 3 to już jest ten moment, żeby złomować stare ogniwa. No zobaczmy, tutaj też się naładowało. Zobaczmy, jak nam się tutaj kształtują te napięcia. Przybliżymy. Czyli mamy 4,09 po naładowaniu oryginalną ładowarką. No nie wiem, może tak ma być. I tu mamy 4,10. Ciekawe, czego taka różnica. Że jeden kanał inaczej mierzy, drugi inaczej? Ciekawe. Może tak ma być, że oryginalna ładowarka ładuje do napięcia 4,1, a nie 4,2. Myślę, że na ten moment damy jej jeszcze szansę. Zobaczymy, jak to się będzie sprawować. Poprawię te przewody. I tak zostawię. Będą sobie tak dyndać. Trudno. No nie wiem, czy to będziecie widzieć, ale kapnęło mi się cyną. Zrobiłem sobie zwarcie, to jeszcze przedtem. Ten rezystor jest upalony, no ale działa we wszystkie strony. Nie świeci tylko jedna strona światełek. No ale trudno, będziemy musieli z tym żyć. Na razie go nie będę wymieniał, nawet nie wiem, co to jest. Czy świecą obydwa, czy tylko jedno, to mnie to nie interesuje. Ale o co mi chodzi? Trzeba to wszystko zabezpieczyć, abyście coś takiego robili. Bo nieszczęścia chodzą po ludziach. To jednak koncepcja się zmieniła. Okazuje się, że ten środkowy otwór jest niepotrzebny. To, bo tutaj jest takie wybrzuszenie, to przeszkadza i trzeba je puścić troszkę bokiem. A mniej więcej się to składa. Chciałem jeszcze trochę powiedzieć o tym, jak się rozbiera taką baterię. Więc nie są to proste rzeczy. Te zaczepy, które tu widzicie, są tak jakby od środka. Także ja nie umiem otworzyć tego tak, żeby tego nie zniszczyć. Te zaczepy nie idą tutaj na zewnątrz, tylko idą do wewnątrz. Więc nie wiem, tak to zrobili, że trzeba to po prostu zepsuć. No i maszyna poskładana. Takie piękności. No i jakieś podsumowanko. Wydawało się, że z pakietu już nic nie będzie. Ogniwa były poważnie rozjechane. Tam było 4,1 V do 3,4. Jakiś zapas mocy jeszcze został. No i teraz nasuwa się pytanie. Trzeba było wymienić wszystkie ogniwa, czy nie? Czy dać jeszcze mu troszkę pożyć? Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzu. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję. Pozdrawiam.